warszawskiej milicji zapanował horror, bo było widać, że jakaś grupa atakuje milicjantów i usiłuje zdobyć broń. Bracia Leszek i Robert Wałachowscy byli tymi, którzy tworzyli taką razem z innymi ludźmi grupę, która dokonywała najpierw napadów na milicjantów, na poczty, sklepy, a później dokonała tego słynnego napadu na sklep jubilerski na Nowym Świecie. Gang braci Wałachowskich działał na początku lat 50. w czasach głębokiego stalinizmu. Wiele rzeczy wyglądało wtedy inaczej niż dzisiaj, na przykład gazety. Nie informowały o otaczającej rzeczywistości, lecz ją tworzyły. Wszystkie jednym głosem opisywały PRL jako kraj mlekiem i miodem płynący. Kraj bezpieczny, kraj bez napadów i morderstw. Jednak dla warszawiaków to nie prasa była źródłem informacji, ale sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. Oni wiedzieli znacznie więcej niż gazety. Oczywiście, jak to w Warszawie, szybko wszyscy wiedzieli, kto był sprawcą tych napadów, ponieważ byli to tak zwani chłopaki z Woli, mieszkali na tak zwanych Nowych Górcach, to jest Wola, Koło, i byli to bracia Leszek i Robert Wałachowscy, Marian Malinowski, Eugeniusz Szczeciński i Robert Kaczmarek. Co chłopaków z Woli łączyło z Ameryką? Z Ameryką jazzu i tańców boogie-woogie, z Ameryką kolorowych strojów i pięknych samochodów. Wbrew pozorom dość dużo. Tworzyli bowiem specyficzną subkulturę bikiniarzy. Bikiniarze byli pierwszą polską subkulturą młodzieżową funkcjonującą w Polsce w okresie stalinizmu. To, co ich odróżniało od reszty młodzieży polskiej, było to, że oni zafascynowani byli kulturą amerykańską, a więc nie tyle wyglądali czy ubierali się tak, jak wyobrażali sobie, że wyglądają Amerykanie, ale również słuchali muzyki i tańczyli po amerykańsku. Charakterystyczne również jest to, że nie tylko mężczyźni, czy też młodzi chłopcy zostawali bikiniarzem, ale również dziewczęta. Mówiono o kociakach. Kociaki więc naśladowały styl ubioru amerykańskich hollywoodzkich gwiazd, jak na przykład Rita Hayworth. A więc tutaj loki spadające na szyję, nylony, czyli pończochy, czy też rajstopy, pantofelki na wysokim obcasie. Oczywiście wszystko w zachodnim szyku. W pierwszej fazie tego ruchu bikiniarzami zostały osoby, a raczej dzieci, notabli partyjnych i urzędników państwowych, więc osób tych, które miały dbać o czystość ideologiczną społeczeństwa polskiego. Dopiero później, kiedy moda na bikiniarstwo ogarnęła również młodzież wywodzącą się z klasy średniej, ta masowość ruchu bikiniarskiego przeraziła władzę komunistyczną. W tym momencie napływ tej młodzieży lumpenproletariackiej również spowodował wystąpienie takich patologicznych zjawisk w obrębie tego ruchu, a więc przestępczości nieletnich, chuligaństwa. Często istniejące grupy bikiniarzy degenerowały się. Brak perspektyw, pracy, pieniędzy powodowały, że schodziły na przestępczą drogę. Były też grupy, które nigdy nie zeszły na złą drogę, bo zawsze tam były. Należący do nich ludzie mieli niewiele wspólnego z ruchem bikiniarskim, choć na potrzeby propagandy byli tak określani. Jedną z nich była grupa Leszka Wałachowskiego. Od dawna zbliżał chłopców do siebie, organizował im spotkania, nawet prywatki z udziałem dziewcząt. Powoli, był to człowiek o bardzo silnym charakterze, powoli zaczął ich tak dyscyplinować, że uznawali w nim swojego wodza i wtedy zaczął wprowadzać ich na drogę przestępczą. W międzyczasie został powołany do wojska. Pojechał do Dęblina. Wyjeżdżając, obiecał, że niedługo dostarczy im broń. Po jakimś czasie jeden z członków bandy pojechał, odwiedził go w Dęblinie i Leszek W. przekazał mu pistolet, ale powiedział, że instrukcje co do użycia przekaże swojemu bratu. I istotnie Robert W. był wykonawcą jego poleceń i to Robert W. strzelał w pierwszych przypadkach. 16 listopada 1951 roku do taksówki stojącej na postoju przy ulicy Chłodnej w Warszawie około godziny 23 wsiadło dwóch mężczyzn. Poprosili, żeby taksówkarz zawiózł ich na ulicę Elekcyjną. Gdy tylko zjechał z Wolskiej, kazali mu się zatrzymać
Jeden z nich wyciągnął pistolet i zażądał pieniędzy. Taksówkarz otworzył drzwi samochodu i wyskoczył, uciekał. Ale po kilku metrach, dosłownie po kilku metrach, pocisk świsnął mu koło głowy. Usłyszał huk strzału i pocisk mu świsnął koło głowy. Zatrzymał się. Bandyci zrabowali mu 250 zł i zniknęli w ciemnościach za cmentarzem prawosławnym. Od tej pory napady na taksówkarzy zdarzały się niemal codziennie. Zazwyczaj między godziną 18 a 22. Milicja stołeczna próbowała podejmować różnego rodzaju przeciwdziałania. Między innymi taksówkarzy zastępowali milicjanci. Ale te działania nie przyniosły żadnych skutków. Napady na taksówkarzy po pewnym czasie jakby się zmniejszyły. Wzrosły natomiast napady na sklepy w tej dzielnicy, czyli dzielnicy Woli. Napady na sklepy, według zeznań świadków, dokonywała zazwyczaj pięcioosobowa grupa. Kilku z nich stało na zewnątrz, kilku wchodziło do środka. Ten, który zabierał kasę, był zawsze w skórzanych rękawiczkach. Milicjanci pionu kryminalnego próbowali pilnować sklepów. Wspierały ich w tym służby mundurowe. 3 marca 1952 roku umundurowany funkcjonariusz, plutonowy T, miał służbę na ulicy Chłodnej w pobliżu sklepu spółdzielni spożywców. O 19:00 ekspedientki zamknęły sklep, odprowadził jedną z nich do tramwaju, szedł ulicą Chłodną. W pewnym momencie padły dwa strzały z tyłu. Milicjant przewrócił się, po kilkunastu minutach umarł. Natomiast bandyci zrabowali mu jego broń służbową i uciekli. Milicjanci byli przekonani, że jest to ta sama banda, ponieważ łuski z odstrzelonej broni, której zabito milicjanta, były te same, pochodzące z tej samej broni, z której strzelano do taksówkarza. Wyciągnięto wniosek, że bandyci zbroją się, bo przygotowują jakiś większy, poważniejszy skok. Strzelali do milicjantów jeszcze na ulicy Malczewskiego, zranili milicjanta tam. Na Żoliborzu też postrzelili milicjanta. Na Woli milicjant zdołał ujść. No i wtedy w warszawskiej milicji zapanował horror, bo było widać, że jakaś grupa atakuje milicjantów i usiłuje zdobyć broń. Mogłoby się wydawać, że zaledwie kilka lat po wojnie broń powinna być powszechnie dostępna. Było jednak zupełnie inaczej. Władze komunistyczne prowadziły akcje oczyszczania kraju. Broń skupowano, odbierano, wyznaczano nagrody za każdą sztukę przyniesioną na komendę. W końcu właściwie jedynymi posiadaczami broni byli żołnierze i milicjanci. Łatwiej było ją ukraść milicjantom. W latach 50. na wyposażeniu milicji obywatelskiej znajdowały się różne jednostki broni, z tym, że można podzielić ją na pistolety samopowtarzalne, był to jeden rodzaj, oraz trzy inne jednostki, w tym dwa pistolety maszynowe i jeden karabin powtarzalny KBK wzór 44. Na co dzień służbowym wyposażeniem milicjantów był pistolet samopowtarzalny, tak zwana TT-tka. Mimo że skonstruowana na początku lat 30., była to broń o porażającej skuteczności. Wystrzelony pocisk osiągał prędkość 420 metrów na sekundę. Większość kamizelek kuloodpornych nie była w stanie wytrzymać takiego strzału. Obrazowo można powiedzieć, że gdyby ustawić trzy ofiary jedną po drugiej, to wszystkie trzy zostałyby przestrzelone. 20 kwietnia na ulicy Płockiej wieczorem w nocy dwóch młodych ludzi otworzyło ogień do milicjanta, kaprala K. Uratowało go tylko to, że w momencie, gdy zaczęli do niego strzelać, przeskakiwał przez rów. Po chwili nawet spróbował ich ścigać, ale zniknęli w nocy i nie znalazł ich. Przyszła wiadomość, że w Lublinie też dokonano podobnego napadu na milicjantów. Jednego milicjanta zastrzelono, drugiego ciężko zraniono. Oczywiście zrabowano im pistolety. Badania pocisków wykazały, że strzelano z tych samych pistoletów, co w Warszawie. Było to oczywiste dla ówczesnej milicji, że jakaś grupa zbroiła się.
Rzeczywiście oni zrabowali 4 pistolety milicjantom, no i czekano tylko, kiedy dokonają wielkiego skoku. Milicja wprowadziła wtedy pewne takie rygorystyczne zasady wręcz chodzenia po ulicach. Milicjanci chodzili tylko we dwójkę. Jako taksówkarze jeździli taksówkami, ponieważ co pewien czas dokonywano napadów na taksówkarzy. Posterunki wprowadzono w okolicach sklepów, no ale to oczywiście było za mało milicji, Warszawa jednak miasto duże. Mimo braków kadrowych w warszawskiej milicji, przez kilka tygodni stolica rzeczywiście wyglądała jak ta opisywana w gazetach. Było cicho, spokojnie, nikt nie kradł, nikt nie napadał, a ludzie byli dla siebie mili. Przez kilka tygodni. Byłem wtedy uczniem 8, a może 9, już nie pamiętam, klasy liceum im. Władysława IV i 6 maja 1952 roku w przerwie jeden z kolegów, który się spóźnił, opowiedział, że doszło do jakiejś niesamowitej historii na Nowym Świecie. On mówił nawet, że to się przed gmachem KC wydarzyło, jakaś wielka strzelanina, ogromne tłumy milicji, ludzie uciekający, nie wiadomo było, o co chodzi, więc oczywiście uciekliśmy z lekcji, pojechaliśmy tam. Już od chyba mostu Poniatowskiego, jak się kończył most Poniatowskiego, zablokowana była jezdnia, to nie można było dojść w okolice Nowego Światu. Pełno milicji, milicjanci w hełmach, zajeżdżające radiowozy, milicjanci z psami, z bronią maszynową. Nie bardzo było wiadomo, co się stało. Później, tego samego dnia, wieczorem i w następnych dniach mówiono wręcz o zamachu na Komitet Centralny, o zamachu na Bieruta. 4 maja o godzinie 11 w samym środku Warszawy napadli na sklep jubilera przy Nowym Świecie. Weszli do środka, steroryzowali personel i obecnych w sklepie klientów i zaczęli rabować. Po rabunku dwóch z nich wychodziło już. Kierowniczka sklepu, bardzo odważna kobieta, zaatakowała tego trzeciego, który wychodził ostatni. Złapała go za płaszcz, zaczęła go ciągnąć. I o dziwo, tutaj włączyli się ludzie, przechodnie, którzy przechodzili. Dwójka mężczyzn wpadła do sklepu i zaatakowała napastników. Jeden z klientów, który był zupełnie przypadkowo w sklepie, też skoczył do nich. Kierowniczka sklepu schwyciła jednego z nich za płaszcz. Doszło do niesłychanej awantury przepychanki. Kierowniczka ściągnęła nawet z niego płaszcz, ale dodajmy od razu, że w tym płaszczu w kieszeniach było spora część łupów, które wynosił. Ale bandyta po ściągnięciu z jego płaszcza zaczął strzelać. Ranił 3 osoby. I ostrzeliwując się, uciekł w kierunku Foksal, ulicy Foksal, gdzie czekała na nich taksówka. Po pół godzinie na Starym Mieście przerażony taksówkarz zgłosił się na komisariat na Starym Mieście, mówiąc, że on właśnie wiózł bandytów, którzy napadli na jubilera na Nowym Świecie. Taksówkarz opowiedział, że w pewnym momencie wsiadło do taksówki kilku mężczyzn, steroryzowali go bronią, kazali się zawieźć na ulicę Foksal, kazali mu stanąć u wylotu Foksal. Jeden z nich został, cały czas trzymał pistolet przytknięty do jego boku. Reszta poszła, za chwilę wybuchła strzelanina. Przybiegli z powrotem i kazali się wieźć na Nowe Miasto. Wysiedli, jak mówił taksówkarz, pod kościołem na ulicy Zakroczymskiej przy Freta. Zabowali biżuterię wartości około 250 tysięcy złotych. Były to lata najgłębszego stalinizmu, tak to można określić. Warszawa była, zresztą cała Polska, państwem policyjnym. Wtedy można było sobie spokojnie przez całe miasto przejść nocą i tylko się spotykało patrole milicyjne i ewentualnie pijaczków, ale wszyscy, było to miasto bezpieczne. Oczywiście było to miasto steroryzowane, ale do czegoś takiego jak napad, i to w dodatku w samym środku miasta, na głównej ulicy, w pobliżu budynku Komitetu Centralnego,
To było coś niezwykłego jak na tamte czasy. Napad w takim miejscu był policzkiem w twarz państwa milicyjnego. Nic dziwnego, że Komenda Główna w Warszawie uznała, iż śledztwo w tej sprawie jest absolutnie priorytetowe. Powołano specjalne grupy śledczo-pościgowe, przesłuchano tysiące osób, aresztowano dziesiątki podejrzanych. I nic. Bandyci jakby zapadli się pod ziemię. Funkcjonariusze zaczęli tracić nadzieję. Tak naprawdę do wykrycia bandy doprowadziła matka jednego z owych bandytów, która przyszła na komendę milicji na Woli i poprosiła milicjantów, żeby coś zrobili, bo jej syn, który był do tej pory porządnym chłopakiem, dostał się pod wpływy wałachowszczaków i ona nie wie, co zrobić. Oni chodzą, grożą, piją, bawią się. I w ten sposób trafiono na jakby ślad, pierwszy ślad tej grupy. Cielniecowy powiedział o tym, zdał relację z ustaleń kierownikowi komisariatu i na tym prawdopodobnie by się wszystko zakończyło. Ale zadzwonił do kierownika komisariatu szef grupy śledczej, która ustalała te sprawy, która prowadziła całą sprawę tej bandy. I w rozmowie między innymi dowiedział się przypadkiem. Kierownik komisariatu opowiedział mu o tym zdarzeniu z nożem, o tym, że chodzi taka grupa chłopaków tu po ulicach Woli. Ostatnim tropem, który naprowadził ówczesną milicję na śladowej grupy, był list gończy Wojskowej Prokuratury za Leszkiem Wałachowskim, który dwa miesiące czy trzy miesiące wcześniej zdezerterował z jednostki wojskowej w Dęblinie, kradnąc, zabierając ze sobą dwa pistolety. Okazało się, że Leszek W. przed pójściem do wojska gromadził wokół siebie grupkę młodych ludzi. Ustalono, zdobyto zdjęcia Leszka W., jego 18-letniego brata Roberta i kilku innych młodych ludzi, którzy właśnie wcześniej się z nim jakoś tak blisko trzymali. I wtedy świadkowie rozpoznali te czterech z nich i było uczestnikami napadów na sklepy, między innymi na ten sklep jubilera. W dwa tygodnie po napadzie wszyscy zostali aresztowani. Wszyscy aresztowani i zostali rozpoznani przez obsługę sklepu jubilerskiego jako ci, którzy napadli, ponieważ oni nigdy nie używali masek. Natomiast kiedy napadali na sklepy, to ten, który wyjmował pieniądze z kasy, miał zawsze na sobie rękawiczki. Z całego gangu na wolności pozostał tylko jego szef, Leszek Wałachowski. Zawsze był pół kroku przed milicją. Błyskotliwy, niebezpieczny, nieuchwytny. Wydawało się, że i tym razem szczęście się do niego uśmiechnęło. Okazało się, że Leszek W. dosłownie przed kilkoma godzinami przed zatrzymaniem wyjechał w nieznanym kierunku, nikomu nic nie mówiąc. 23 maja 1952 roku dwaj milicjanci pełniący służbę na dworcu głównym w Szczecinie zauważyli młodego człowieka w towarzystwie równie młodej kobiety. Szli razem. Ale było coś tak nienaturalnego, on usiłował zachowywać się w sposób normalny, ale było coś tak nienaturalnego w tym jego zachowaniu, że postanowili mu się bliżej przyjrzeć. Próbowali go zatrzymać, zaczął strzelać. Uciekał, zastąpił mu drogę żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, ranił go. Wreszcie osaczono go w rogu dworca, skąd się ostrzeliwał. To był w ogóle horror. To do dzisiejszego dnia ludzie w Szczecinie pamiętają to, co się wtedy tam działo. Strzelanina, ostrzeliwano go, on się ostrzeliwał, gdzieś ukrył się pod ławkami. Wreszcie przyjechały jakieś wzmocnione oddziały milicji z bronią maszynową. Biegł, gdy jeden z milicjantów strzelił i trafił go w nogę. On się przewrócił, podniósł się i za chwilę biegł dalej. Dobiegał już do drzwi taksówki, gdy dosięgnął go drugi pocisk. Wtedy upadł. Postrzał w nogę był taki, że trzeba było tę nogę amputować.
tym ściganym był właśnie Leszek W., który zamierzał prawdopodobnie uciekać poza granicę. Zresztą dawno już miał takie plany, bo chciał, jak mówił, chciał być człowiekiem bogatym, żyć krótko, ale za to bardzo treściwie. Czerpać z życia jak najwięcej to było jedyne, co tak naprawdę łączyło Leszka Wałachowskiego z bikiniarzami. On sam i wszyscy członkowie jego gangu byli tak określani przez komunistyczną propagandę. Wygodnie było bandytów określać mianem proamerykańskich bikiniarzy. Nawet chuligani uważali, że to co najmniej przesada. Jak wyraził się pewien chuligan swego czasu, teraz bikiniarzy i chuliganów się miesza. Ja bym za to mordowali. To jednoznacznie określało stosunek chuliganów, subkultury chuliganów do bikiniarzy, których uważali ci pierwsi za strojne papugi, za mamisynków. W ten sposób odbierano właśnie bikiniarzy. Procesy braci Wałachowskich i ich kolegów odbyły się w lipcu i październiku 1953 roku. Sąd nie miał dla nich żadnej litości. Nie mógł mieć. To też zgodnie z tym, co sobie zaplanował szef gangu, jego życie miało być krótkie. I krótkie było. Zapadły wyroki śmierci na braci Wałachowskich, Eugeniusza Szczecińskiego i Mariana Malinowskiego. Kaczmarski dostał 15 lat więzienia, Jan W. 12 lat. Wyroki wykonano w lutym 1953 roku. Co może się jeszcze wydarzyć po wykonanej karze śmierci? Wydaje się, że nic. Przeczy temu przypadek braci Wałachowskich. W latach 90. już w III Rzeczpospolitej pojawili się znowu, w całkiem nowej postaci. Przeglądając listę osób represjonowanych, znajdującą się w Instytucie Pamięci Narodowej, znalazłem tam nazwiska dwóch braci Wałachowskich, Leszka Wałachowskiego i Roberta Wałachowskiego, skazanych na karę śmierci, jako osoby represjonowane i skazane na karę śmierci. Wynika z tej listy, że byli to ludzie prześladowani przez reżim i skazani za walkę niepodległościową. No tak można przypuszczać. Tymczasem byli to zwykli bandyci przecież.